W kolejnym tygodniu wracamy do spotkań w Studiu Radia UWM FM z finalistami plebiscytu Belfer UWM 2022. Dziś gościmy w naszej redakcji panią dr. Habilitowaną Aleksandrę Nalewa i finalistkę z Wydziału Teologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytam na początek o wrażenie, o to, jak pani przyjęła to wyróżnienie przyznane pani przez studentów na wydziale i nominację do finału kolejnej edycji plebiscytu Belfer. Oczywiście cieszę się bardzo, czuję się wyróżniona, jakkolwiek jest wielu innych. Są moje koleżanki i koledzy, którzy myślę, że o wiele bardziej zasługują na to wyróżnienie, jakkolwiek oczywiście cieszę się bardzo. A było ono dla Pani zaskoczeniem? Czy takie wyrazy sympatii od studentów na co dzień także Pani odbiera? Te wyrazy y, sympatii oczywiście odbieram na co dzień. Było zaskoczeniem, ale też nałożyło się z takim czasem, kiedy organizowaliśmy ze studentami Jasełka opowieść wigilijną o rozbójniku Rinaldo. Zaprosiliśmy na nasz wydział dzieci ze szkół i przedszkoli Olsztyna i okolic i w sumie było ponad 700 dzieci w takich trzech spotkaniach z okazji Świętego Mikołaja w tego 6 grudnia i potem jeszcze dodatkowe 8 grudnia przygotowaliśmy więc ja byłam koordynatorem tego spotkania napisałam scenariusz przygotowywaliśmy to to oczywiście trwało dosyć długo i byłam tak zaangażowana w te sprawy organizacyjne że no gdzieś tam pomiędzy tym natłokiem tych właśnie spraw to dotarło że tak powiem ta Wiadomość od przewodniczącej samorządu, więc. No, 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 oczywiście ucieszyłam się, nie ukrywam, że się cieszę, ale było to w takiej burzy, w takim zamieszaniu. Porozmawiamy teraz o tej pani drodze związanej z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Od jak dawna z uczelnią jest pani związana, jak to się zaczęło? Od bardzo dawna, czyli od 24 lat, czyli od początku, kiedy powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Wydział Teologii. Zostałam zatrudniona do prowadzenia ćwiczeń właśnie na stanowisku asystenta. No i do dnia dzisiejszego ta droga trwa przez kolejne etapy i rozwój. Do dnia dzisiejszego pracuję. Jakie zajęcia kiedyś, jakie dziś pani prowadzi? Ja jestem teologiem biblijnym, zajmuję się Pismem Świętym, interpretacją Pisma Świętego, a zatem mam zajęcia na kierunku teologia, ale również na kierunku nauki o rodzinie. Na teologii, oczywiście, od historii zbawienia poprzez księgi Starego i Nowego Testamentu, przede wszystkim Nowego Testamentu, bo ja się specjalizuję w Nowym Testamencie, nade wszystko w Ewangelii według Świętego Jana. Natomiast na naukach o rodzinie jest taki przedmiot małżeństwo i rodzina w Biblii, więc mam i wykłady i ćwiczenia, jak również małżeństwo i rodzina w tradycji judeochrześcijańskiej. chrześcijańskiej jak studenci te przedmioty traktują z Pani doświadczenia już ponad 20-letniego? Myślę, że z dużym zainteresowaniem czasami są bardzo zaskoczeni tym, co słyszą. Mianowicie, dlatego, że myślę, że nie mają takiego wyobrażenia, czym jest Pismo Święte i właśnie w toku naszych zajęć doświadczają tego, czy poznawania poszczególnych ksiąg, tej tradycji biblijnej, doświadczają tego, że to jest księga o nich. Bo rzeczywiście no, Pismo Święte. Które powstało, jest objawieniem Bożym, jest w nim zawarte objawienie Boże, jest to słowo Boga skierowane do człowieka. Powstało kilka tysięcy lat temu w bardzo długim procesie redakcyjnym, począwszy od tradycji ustnej przez wieki, następnie spisywane, redagowane. I okazuje się, że te treści, które przekazuje Pismo Święte Autorzy Natchnieni, dotyczą współczesnego człowieka, tak samo jak tego człowieka sprzed kilku tysięcy lat. Dlatego, że. No, człowiek nie zmienia się, zmieniają się okoliczności, życie rozwija się, ale my pozostajemy sami ze swoimi problemami, bolączkami, pytaniami, samotnością i myślę, że Pismo Święte potrafi odpowiedzieć, czy człowiek potrafi sobie odpowiedzieć, wchodząc w głębiej, potrafi odpowiedzieć na wiele pytań. Wydaje się, że skoro to ta podstawowa księga dla wszystkich chrześcijan, to wszyscy powinni ją znać. Ale myślę, że niewiele jest osób, które przeczytały Pismo Święte, Stary Nowy Testament od deski do deski. Czy dla Pani ten tekst ma jeszcze jakieś tajemnice, czy zajmując się nim naukowo, zna Pani właściwie każdy fragment jest w stanie skojarzyć fakty? Nie mogę powiedzieć, że znam Pismo Święte w całości, bo ono jest y, ogromne, obszerne, ale kiedy czyta się je i rozważa bo to jest też bardzo ważna rzecz, żeby nie tylko poznawać fakty, które tam są zawarte, ale żeby je przyjmować. Jeżeli oczywiście dla nas, dla chrześcijan, dla ludzi wiary, te przesłania zawarte są ogromnie ważne, to pewne fakty zaczynają nam się coraz bardziej układać i faktycznie odczytujemy to, że Nowy Testament, Wypełnił się w Starym Testamencie, ale jednocześnie znając Nowy Testament, bo bardziej go znamy, tak? Chrześcijanie, ten Stary Testament jest taki może y, bardziej tajemniczy, mniej znany. Czasami spotykam się z takimi opiniami, że tam jest tyle krwi, gwałtu, wojen, zła. Tak trudno go czytać, ale to jest rzeczywistość, która faktycznie była te kilka tysięcy lat temu i te ludy prymitywne. Czy naród wybrany y, to był jeden z ludzi, Ludów, jeden z ludów żyjących w tamtej rzeczywistości, i faktycznie doświadczając Bożego objawienia i przymierza, które Bóg z nimi zawarł, przez ten naród Bóg objawiał swoją wolę również innym narodom. I rzeczywiście, kiedy coraz głębiej wchodzimy w tę rzeczywistość biblijną, no, to staje się ona, że tak powiem, bardziej przyjazna, bardziej zrozumiała, i ja odnajduję w nim coraz bardziej siebie. Zapytam o ten pani złoty sposób na budowanie dobrych relacji ze studentami. Każdy pewnie jakoś troszkę po swojemu, a troszkę czerpiąc wzorce z własnych lat studenckich na przykład stara się te relacje budować. Jak udało się pani ten dobry kontakt ze studentami zbudować? Bo skoro znajduje się pani tutaj, to znaczy, że te relacje są dobre. Myślę, że te relacje są dobre. Ja nie mam żadnego złotego sposobu na relacje ze studentami. Przede wszystkim staram się być naturalna i autentyczna w tych relacjach ze studentami. Myślę, że oni to odbierają. Myślę, że to jest bardzo ważne. A ta nominacja oczywiście należałoby pytać studentów, czego ona jest wynikiem ale wydaje mi się, że właśnie w związku z takimi dwoma wydarzeniami na naszym wydziale i to jedno, o którym mówiłam, czyli właśnie te jasełka, ta opowieść Wigilijna o Rozbójniku Rinaldo, ale jeszcze wcześniej w ubiegłym roku. Przygotowaliśmy również ze studentami taki spektakl baśni warmińska, który przedstawiliśmy we współpracy ze skansenem Wolsztynku, z okazji Dnia Dziecka. Znowu włączyliśmy się w program skansenu Skansen Dzieciom i tę baśń opartą na baśniach i legendach warmińskich właśnie w formie takiego spektaklu przygotowaliśmy i myślę, że to było ważne dla nas wszystkich, tak dla studentów jak i dla mnie, że myśmy się na nowo zintegrowali po tym czasie, Czasie izolacji, który był czasem, o którym chciałabym jak najszybciej zapomnieć i myślę, że większość z nas. Czas, kiedy te relacje zostały czy nadwątlone, czy, czy po prostu nie mogły powstać, bo takie spotkanie przed ekranem to jest nieporozumienie, jeżeli chodzi o budowanie więzi. To nie ma szans na to. I Postanowiłam jeszcze właśnie w tym czasie pandemii, znalazłam takie teksty, które warto byłoby przygotować ze studentami, jak tylko ten czas się zakończył. Właśnie zaprosiłam, było kilkanaście osób, nasz Wydział, wydział Teologii jest bardzo małym wydziałem kameralnym, ale z różnych lat, zarówno z kierunku teologia, jak i nauki o rodzinie, rozpisaliśmy rolę i zaczęliśmy przygotowywać i to rzeczywiście uświadomiło nam wszystkim potrzebę wspólnoty wartość wspólnoty, potrzebę budowania na nowo tych więzi i myślę, że to w jakiś sposób zaowocowało. Myślę, że to jest ważne, właśnie to bycie dla studenta, czas dla studenta, ale również budowanie wzajemnych relacji. To zapytam jeszcze, skąd tu pani bierze się ta chęć działań artystycznych, rozumiem realizowanych poza zwykłym trybem spotkania ze studentami na zajęciach? To była taka inspiracja z jednej strony właśnie, żeby zrobić coś, wyjść poza mury wydziału, zrobić coś ze studentami dla kogoś, i tu odbiorcom okazały się dzieci, a dzieci są bardzo wdzięcznym odbiorcom. Tak było w Olsztynku, to były dzieci z przedszkoli, przede wszystkim z przedszkoli, chociaż nie tylko. A teraz na Wydziale, na tym grudniowym spotkaniu dzieci przede wszystkim wczesnoszkolne i też przedszkolaki. I ta atmosfera była rewelacyjna. Ja myślę, że wszyscy z nas i studenci, ja i wszyscy obecni, którzy byli, żeśmy bardzo z wielką radością wykonali ten spektakl. Oczywiście to się Wiąże z czasem przede wszystkim, z czasem, którego ciągle brakuje, ale myślę, że warto. Myślę, że warto robić coś wspólnie. No, właśnie to poczucie wspólnoty, ono jest takie bardzo, bardzo głębokie we mnie i, i myślę, że to zaowocowało. O jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, uh -huh. bo staramy się też finalistów plebiscytu przedstawić nie tylko przez pryzmat zainteresowań naukowych, tego co robią na uczelni, ale też tego czym zajmują, kiedy już ten czas wolny się znajduje. Wiemy, że często o niego trudno, ale co Panią zajmuje, jak Pani stara się łapać oddech też od tych spraw codziennych związanych z pracą zawodową? Przede wszystkim ogromnie lubię czytać książki, i książka to jest przyjaciel, i z książką zawsze odpoczywam. Bardzo lubię chodzić yy, z kikami, <gry> też relaksuję się. Ogromnie kocham naszą olsztyńską Filharmonię. Teatr to jest taki czas odpoczynku, relaksu, no i oczywiście spotkania, spotkania z drugim człowiekiem. To jest zawsze bardzo ważne i tutaj powiem, że Pismo Święte mówi również o tym: ta relacja ja, ty, ty, ja, ona jest bardzo ważna. To w kontekście tego finału plebiscytu, który trwać będzie od 11 do 18 stycznia, przypomnę, w tych dniach można głosować, wspierać. Finalistów z poszczególnych wydziałów zapytam o emocje, jakie pani towarzyszą. Jak pani też podchodzi do tej batalii, żebym takim dużym słowem, no bo to jednak dla studentów jest ważna jakaś taka rywalizacja wewnątrz uczelniana. Bardzo spokojnie, bardzo spokojnie. I już gratuluję temu finaliście, który zostanie belfrem roku <grym> z całego serca. Czyli pani takich oczekiwań nie ma? Nie, nie mam takich oczekiwań. Nie mam takich oczekiwań. W każdym razie życzymy też dużo przyjemności z tego czasu, no bo gala to też będzie ważne wydarzenie. Spotkanie Nie tych możliwie. 16 Nie. osób, które zostały przez studentów wybrane. Gala 25 stycznia, przypomnijmy, w Kortowskim Centrum Konferencyjnym. A dziś w studiu gościliśmy finalistkę plebiscytu Belfer UWM z Wydziału Teologii, panią doktor habilitowaną Aleksandrę Nalewaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie.